Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z drugiego sezonu z Dead by Daylight po andecowemu, moi drodzy. Nawet nie wiecie, jak się za tym stęskniłem, za takim normalnym, regularnym nagrywaniem, a nie wrzucaniem zapisów live'a, ale nieważne, moi drodzy. Drugi sezon, nowa miniaturka, za którą dziękuję oczywiście Natalce. I tak sobie, moi drodzy, postanowiłem, że w tym sezonie po pierwsze odcinki będą trochę dłuższe, bo przewiduję zrobić to sobie w sposób taki, że będą zawsze dwa meczyki na odcinek, czyli odcinek już, jakby wiecie, będzie ze startu dłuższy, ze startu na starcie dłuższy, a poza tym stwierdziłem, że fajnie by też było grać co odcinek inną postacią, także tak to się właśnie tutaj teraz wydarzy. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od nowego ocalałego. Oczywiście znowu nie pamiętam, jak on się nazywa, ale nieważne. No i też oczywiście ja jestem, słuchajcie, bardzo chętny, żeby testować wasze zestawy perków, wasze zestawy buildów, także odcinki będę zawsze, słuchajcie, nagrywał po tym, jak odcinek wy już zobaczycie i będziecie w stanie napisać jakiś komentarz odnośnie właśnie zestawu perków, który mogę przetestować na kolejnym ocalałym albo ocalałej. Także tak sobie to wymyśliłem. Jeżeli oczywiście macie ochotę, to piszcie wasze propozycje perków, zestawów całych, jak zagrać, żeby przetestować, bo wiecie, ja przeważnie mam swój standardowy zestaw perków i tak jakoś, wiecie, się do tego już przyzwyczaiłem, przywykłem, a trzeba się otwierać na coś nowego. No i też tak mi jest, słuchajcie, znowu dziwnie gadać, ale to już mówiłem w poprzednich tam filmach, które się pojawiły na kanale, że no, stęskniłem się za tym, nie ukrywam, bo nie tylko zapisami live'ów człowiek żyje. O, proszę bardzo, mamy meczyk. Pierwszy z dwóch dzisiejszych. I czekajcie, nie wiem, jak on się nazywa. Renato, to był Renato. Dobra, bo on jest stosunkowo świeży. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy w skrzyneczce. Oczywiście adeptów już na nim wbiłem. Na nim i na jego, nie wiem, siostrze, rodzinie, kuzynce, żonie, nie mam pojęcia, jaki ma dla niego jest. Aha, to też jest apteczka. Mamy też w sumie apteczkę, więc... Plan jest prosty, moi drodzy. 5 generatorów i wychodzimy. Ja oczywiście też dawno w DBD nie grałem, także bardzo proszę mi wybaczyć wszystkie moje, wiecie, lawienie. Ale może być bardzo różnie i mogę też się wydzierać. Co prawda teraz was już nie przestraszy, nie wiem, sound alert, darcie jadaczki, czy subskrypcja, czy beats, czy nie wiem, cokolwiek. Teraz to po prostu ja się będę, kurde, wydzierał. No nie wierzę. A i w ogóle patrzcie, jakie mam perki na nim. Perki zostały takie po mojej ostatniej rozgrywce, chyba jeszcze na live'ie? Tak mnie się wydaje. Także mamy krąg uzdrowienia, mamy telefonik i mamy dwa jego perki. Wiem, że jeden jest, jak ściągnę kogoś z haka, to przyspieszenie chyba jest, chociaż mogę się mylić, proszę mnie poprawić. I drugi perk jest taki, że jak się uleczymy, to... O Boże! To co? Jak się uleczymy, to co? To nie zostawiamy chyba śladów. O ty. O nie, no ale ja wiem, że tam zostawiłeś pułapkę, już teraz nie wlezę w to. Nara, zostaw mnie. Kurczaczek ty. Dobra, idę stąd. Czy on jest blisko? Tak bardzo go słyszę. Ty już spadł, zostaw! Nara. Ojej, a tu jest coś przebudowane. Ja tej mapy nie widziałem chyba, słuchajcie, jeszcze po tym reworku. Ucie panie, co to za laboratorium tu jest? A dlaczego ja go cały czas słyszę? Kurde, nie wierzę! Masz ty dziadygo! No jeszcze drzewo, no nie, i tu jest hak do góry, up! Szybko! Ej,
Ej, to ja tu nie byłem, ja nie wiem, gdzie ja jestem i co tu się robi. Czy on tu lezie? Tam jest gdzieś, dobra, nara. Ja się uleczę, na spokojnie. Co to za ludzie tutaj stoją? Bo tego to ja jakby już zupełnie nie wiem. Dobra, zejdźmy w dół, ja chcę to zobaczyć, co to jest? Jezu, jakieś manekiny, jakieś po... Aha, też... To nie jest dobra opcja, żeby tam zostać, pani droga. Czy on mnie widział? Ja pierdziu, myślałem, że mnie widział, on szedł po pułapkę. No dobra, ale mamy trzy geny, ja bym tutaj może trochę pokręcił, o. Światło mi się odbija strasznie od monitora i... Muszę na kolejny mecz to sobie zasłonić, bo nic nie widzę. No nie, no już idzie, no. Idź sobie. Tu jest też gen. Trochę pyrka, więc... Dokręcimy go. O, dzień dobry, nowy, dwójka raźniej. Wiadomix. Boże, ta biedna wisi tam. Idę. Idę już po cię, tylko że... No ale dopa, ale panie! Ale nie robimy takich krzywych jazd. O, świetnie, wszyscy się zebrali. No i dlaczego nie polazł za mną, skoro ja tam byłem? I ti. Takie rzeczy? No co ty, ta maska tak... Chodź do gena. Zostały nam trzy. Co ona zrobiła? Co to było? Co to było? No dobra, jest względny spokój na razie. Myślę, że tego gena na spokojnie sobie skończymy. Zostaną dwa, więc naprawdę, słuchajcie, jest szansa, że wyleziemy stąd. Tu nie będzie pułapki, bo też tak idę. Gdzie? Nie wiem, gdzie. Dobra, lećmy stąd. Ja tu w ogóle gdzieś... Jak on mnie gonił tam przy tych wszystkich drzewach, jakiś tam, że... A czemu ta... O Boże, już się... Co? Ja widziałem totemik i mógłbym go w sumie zrobić. Na leczonko, tylko ja teraz nie wiem, gdzie to było. Ja się totalnie zgubiłem, także przepraszam. Ale nie wiem. Nie wiem, gdzie to było. No i co? On się goni z kimś tam. Z dromerką. Tylko, o! Proszę bardzo, ale Meganka też... Meganka! Mektomas też robi... Mektomas też robi gena. No dobra, dwa geny, no to może akurat. Mamy w sumie taką samą... no mniej więcej taką samą ilość do zrobienia, więc... Aha, bo ona robiła ze mną! Co za łeb! Co za... No ale ty... Ty zostaw mnie! To było wybitne! Tu mamy apteczkę taką samą w sumie. Dobra, na razie niech są... Ej, to czekajcie, to jak ja tu jestem, to to jest to miejsce, w którym tutaj ja widziałem na 100% totem. Tylko gdzie on był... Ta tu wisi. On tu na pewno przylezie. Ale nie, no panie. Pan nie może to... To było koło tego. Koło tej palety.
O Jezu, widziałeś mnie? Widział mnie. Idę stąd. Nawet nie... Jezu, no drzewo! O Jezu, co to było? Coś mi wyskoczyło! Czy to się nagrało? Czemu mnie zacięło tak? Jakieś info Windows mi wywalił, no nie wierzę. No i masz. Dobra, oni sobie niech tego gena skończą. Ja sobie trochę mogę powisieć. Mnie to tam jakby nie przeszkadza. Aha, pan tu widzę pułapeczkę. Tutaj jest jedna. No nie, jeszcze ta wlazła. Albo ten, kto to wlazł? Nie wiem, kto tam wlazł. To maska chyba, czy to nie była to maska? Tak, to maska, no mówię, wszyscy po prostu. Chodź tu, tu jestem, ściągnijcie mnie, proszę, proszę. Też nawet nie zwrócimy uwagi, gdzie są bramy. Także niczego nie wiem. Baby. Nie, ale nie idź tym namiotem, proszę cię, nie idź tym namiotem, nie idź tym namiotem, bo tu jest pułapka, uważaj! No, o Jezu, mam stragla. No to chyba robimy do rimę, ameno i w ogóle. Talerz, co tu się... Aha, no edzik, pyk. No miło, miło. On tu gdzieś postawił drugą pułapkę. Co za w ogóle skubaniec, no? Not gonna work. O nie wierzę, jeszcze się w... Idź ta. Takie rzeczy. W sumie pierwszy mecz rozgrzewkowy i tak nie było źle, bo zrobiliśmy, słuchajcie, 5 generatorów, więc całkiem okej. Tutaj te rangi, czekajcie, bo też nie grałem dawno. Te rangi to są jakie? To są te dalej poziomy gracza tutaj, tak? Znaczy nie poziomy gracza, tylko poziomy postaci. No dobrze. Sanktuarium Gniewu posiadło się rodziny Yamaoka. Ja oczywiście, słuchajcie, minęło tyle lat, a ja dalej nie rozróżniam, czy to jest ta mała mapa, czy to jest ta duża mapa. Ło, ktoś już gena kręci. Halo, schodzimy stąd. No, cały komplet. No, oczywiście, a my, proszę bardzo, żilką już dla nas mniej miejsca nie... Co to było? Ja w ogóle, słuchajcie, tej nowej killerki, to jest killerka chyba, nie? Nie ogarniam totalnie. W sensie nawet jej jeszcze nie spotkałem. Raz grałem na nią, tylko jak graliśmy Kyfa sobie kiedyś tam, zaraz jak ona wyszła. Ale wiecie, Kyf to Kyf. Także niestety nie wiem nic. Wiem, że ma jakieś drony chyba, tak? O, coś takiego było. No, jakieś takie pola się dzikie robią. Aha, oni gen skończyli, a ja po prostu idę. Ja idę w pole. Łazi, po prostu łazi. Ja pierdziu, no gdzie są jakieś geny tej? Mogę tędy. O, widzę, tam jest gen, widzę gena. Wiecie, bo też nie chcę się robić śladów. W ogóle wziąłem sobie teraz, zobaczcie, skrzyneczkę. Bo stwierdziłem, że ta apteczka to dobra, tam... Zrobię sobie krąg uleczenia, wszystkich uleczę, siebie również, a skrzyneczka to skrzyneczka, nie? Chociaż on trochę pomoże tego gena szybciej zrobić. Aha,
I już Lia wisi. O Boże, no nie, no dlaczego ja wysadzam te geny? Idę po ciebie, on tu pewnie przylezie, albo ona, nie wiem kto jest. Aha, no to żebym ściągnął. A tu nie będzie czasem tego? To temu? Bo czasem tutaj się gdzieś kałaba nie ma. Nie ma? Nie ma, ale słyszę, chodź. Chodź tuj. Ten perk mi się ładuje. Znowu nie pamiętam, w sensie... Czy to jest ten, że jak my się wyleczymy, to nie będziemy mieć śladów, tak? To co? Dobra, chodź tu. O mój bo... Gdzie ona jest? Boże, nie, shift! Nie! Co ty tak ten jesteś taka? No bez przesady troszkę. No pa, no i leżę, i będzie leżę. Oj, pani jest umiejąca. Ty suszaro, ty. A ten co? No ty zwario... Nie, ja nie chcę nic powiedzieć. Nie mam słów. Co to było? Czemu ty tu byłeś? No i co, i tak ten będzie leżał, ja tu wiszę. O! Biegnie King. Chodź. Dziękuję. Czekaj, pójdę z drugiej strony. Pomogę ci. No ale lecz go. Ja pierdziu. No przecież doleczy nas wszystkich, chyba że... Aha, bo ty... Dobra, sorry. Grzebiesz w skrzynce. A możecie teraz mnie jeszcze, panowie? Dziękuję. Ten biedny nie może. Nie no, hit. Co tu się dzieje? O, thank you, świetnie. Gdzie? Tu jest gen. Ale pewnie już znowu do niego nie dostanę, bo na dwie osoby jest, tak? No, czywka. A ty co stoisz? No idź. Idź, posuń się. Idź. No i on nie pójdzie. O. Zamienię skrzynkę. Mogę? Czemu ty stoisz? Takie właśnie granie. No i ona suszy. Ja stąd idę, bo po prostu... Czekajcie, ona kopie gena. No jednak walnęła go. No dziwne, żeby nie. No ale teraz to co? Ja mam go ściągnąć? Nie ściągnąć? No bo przecież jak nie ma go... O Boże. No pewnie. Przyjdź koło mnie. Jak nie ma go przy kąpie, nie wiem, albo coś go może mama woła, albo coś, albo może żona, albo kto... No nie wiem, no. Ja cię ściągnę szybko, bo ty zaraz mi zginiesz, chodź. Możesz żyć? Nie, on jakby chyba jest... O Boże, brak że... Uciekaj! Nie, to jest złe. A co to jest? Co to jest? Co ja zabrałem? Co to było? Jakiś matgen? Co to jest? Ja świecę! Ale nie wiem czemu ja świecę. Co mi to da? Z bonus do piękności? Zostaw mnie! No leżę. No, no fajny meczyk. Hit. Dobra, widzę tak, jedna osoba kręci gena na tych naszych pięknych awatarach, ktoś tu się po mnie zbliża, a tamten stoi, no! No i dlaczego?
pani stąd pójdzie, bo tutaj się ktoś po mnie skrada, tak? Więc proszę stąd iść. Proszę dać nam szansę. Dobra, King, ściągamy i lecimy. Nara! Jezuśku, no i dlaczego ty mnie chcesz? Patrzcie, jak czeka. Ty wyczekujesz? Ty jesteś taka? Ja mam telefonik, więc nie tak prędko, Hany. Ale ja sobie tą skrzynkę tutaj sobie zobaczę, sobie tobie. Może będzie apteczulka i ja bym się wtedy wyleczył. Byłoby sympatycznie. No, masz apteczulkę. Chciałeś, to masz latarkę. A ja z latarką to tak, nie bardzo. Trzy geny, ten pewnie dalej stoi. Słyszę gena. No trochę pokręcę, no bo co? Chociaż trochę punkciczków nazbierajmy już, jak tak ma być źle. Ale w ogóle patrzcie, każdy miał po dwa geny oprócz Kinga. David King w ogóle nie wisiał. To my tak wyjemy? Chyba tak. A może znowu coś się zbagowało? Nie, to pewnie nasz Renato. No i macie, i King już leży, i teraz będzie Lipton. Ja po niego pójdę, oczywiście, że nie po niego pójdę, a co? Tylko, że będę pewnie razem z nim leżał na haczyku obok. A ta tego wyleczyła. Dobra, Gem poczeka. Idę! Chodź! Chodź, już, przecież nie machaj tak, chodź! Co, że się wijesz, chodź do góry! Chodź, bo tu jest na skończenie, szybko, patrz, raz, dwa, trzy i mamy, zobacz. Patrz. Widzisz? O, stój! Tak, o, tu, w zaułku, no, w zawuku, stój! No, dupa jest. Stój, czekaj! Ja ciebie! Ja ciebie, ty mnie! A, ta już zrobiła narę. Ho, teraz ja ciebie. Ej, bo my tu jeszcze, słuchajcie, przypadkiem wyleziemy z tego meczu. Tego się nie spodziewałem. Chociaż nie, został, słuchajcie, jeden generator. No jest to raczej przyszłość marna, no ale dobra, próbujmy, nie poddajemy się do końca. Tu jest znowu ten matgen, nie wiem co to robi. Bardzo poprosiłbym o oświecenie w komentarzu, co to robi. Nie mogę już tego zabrać, bo już zebrałem raz. A teraz ten zabiera, no dobra, ona tam już biegnie. Mamy lipę. Ten wisi, idę. Znaczy nie, on leży. Przepraszam, on leży, no to ja idę. Nie, leży czy co on robi? Co to za jakaś dzikość tu nastąpiła? Nie, no leży tak krzywo. O Boże, on tak na skalę, tak krzywulko sobie. Chodź. Chodź, ja cię uleczę. Tylko, że on polasł sobie, więc to takie... A, moment, a może... Nie, no nie, no dobra. Myślałem, że jest jakaś nadzieja. Idę stąd, bo uleczę Kinga. Znaczy, ściągnę go, bo... Tam nie ma w ogóle o czym mówić. Oho, ta już suszy. Już biegniesz, już mnie widzisz, już? Ja pierdziu, ona tu jest. Patrzcie, jaka w ogóle ta...
A spadaj, idź sobie. King, chodź, poświęcenie. Raz, dwa, trzy, akcja rescue, go. Go, ja już idę, idź. Znaczy leżę, ja już idę. Patrz, ja ginę. Memento, memento. No dobra, niech jej będzie. No ale po co jeszcze się drzesz na końcu? No bywa. Dobrze, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście, jak zawsze, standardowo, uwaga, ja słuchajcie, tego nigdy nie zapomnę. Uwaga. Lowki, kiski i besoski. Dziękuję was bardzo serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się, cześć, no i... O, ja zaciąłem się, widzicie? Trzymajcie się, cześć, no i pa, pa!